Osoby zainteresowane zapraszamy na naszą stronę internetową praweksiążki.pl, gdzie znajdą Państwo wyczerpujące informacje. Witamy serdecznie Pani Doktor. W dzisiejszej audycji chcielibyśmy porozmawiać o Pani książce poświęconej żołnierzom wyklętym. Jest to temat bardzo ważny. Wydawałoby się, że mało kontrowersyjny, ale jednak Pani książka Zaporczycy ma swoją przedziwną historię. Ci Zaporczycy 43-49 to jest napisane w formie powieści, aczkolwiek pisze o faktach, które się zdarzyły. Właściwie napisane na podstawie głównie relacji, które opublikowałem właśnie w oddzielnych 5 tomach relacji żołnierzy zapory. No i album, który ma 256 zdjęć zaporczyków. Ja książkę napisałam 21 lat temu i mogę powiedzieć tak, że sądzono mnie za tą książkę. Adwokat Neumann, który sądził mnie i żołnierzy zapory za tę książkę, napisał, powiedział: groźny pies ma być prowadzony w kagańcu. Ja napisałam we wstępie, że kagańce nie założyli Polakom. Ani zaborcy, ani komuniści, mnie osobiście też nikt nie założy. Ja patrzę teraz z perspektywy na tą książkę. Proszę Państwa, mamy do czynienia z kłamstwem smoleńskim, każą nam wierzyć w pancerne brzozy. Cały czas w coś nam każą wierzyć, jakieś brednie. Zaporczycy to jest taki przykład, ja może nie elegancko powiem, że historia to jest taka wredna nauka, że zawsze pokaże prawdę. Ja tę książkę napisałam 21 lat temu. Michnik, 2 tygodnie po ukazaniu się książki, był duży artykuł Michnika i Cimaszowicza o prawdę i pojednanie, że to bandyci i tak dalej. Sądzili mnie, ocenzurowali relacje żołnierzy zapory i tę moją książkę. To znaczy ocenzurowały sądy, ja wydałam ją w formie ocenzurowanej, ale wszystko, co partyzanci zeznali w sądzie, jeszcze więcej tam na końcu książki jest podane, niż co mi wycięli, bo to wszystko była głupota. Ale proszę Pani, po 21 latach od książki, dzieci, te młode wilczki, pokolenie, które bardzo kocham, takie 15-25, młode wilczki chodzą z zaporą po prostu, z wizerunkiem zapory. I to jest zwycięstwo. Ci młodzi ludzie zafascynowani postaciami takimi jak zapora, jak żołnierzy wyklęci. To jest przykład na to, że kłamstwo ma krótkie nogi, że prawda i tak zwycięży. Ja za nic mam sobie te głupie sądy, które obrażam od 10 lat i prowokuję, bo ponieważ obrażam Sąd Najwyższy, który wydał taki wyrok, to Sąd Najwyższy powinien podać mnie do sądu i wtedy pójdę do Strasburga na skargę państwa polskiego. 10 lat obrażam Sąd Najwyższy i wszystkie polskie sądy za te wyroki, a sądy kulą uszy po sobie, bo wiedzą, że próbowali ocalić kłamstwo. Nie udało się. Mamy, jak pani pamięta, w okolicach lutego, marca, jak młodzież świętuje żołnierzy wyklętych. To wszystko jeszcze 21 lat temu było prawie w konspiracji. Ja cieszę się, że napisałam tę książkę wtedy, dlatego że jak ją napisałam, to żyło jeszcze 137 zaporczyków. Dla tych ludzi to było najważniejsze, bo oni chodzili przez 50 lat z piętnem bandytów. I nagle pojawiła się książka Zaporczycy i tu od Lubelszczyźnie znowu się zaczęło. 2 lata później zaczęli w Nowym Targu. O ogniu. Potem ja nawet po słowie do albumu, bo o Zaporczykach zrobiłam też album, napisałam, że najpierw Lubelszczyzna, w roku 2008 dopiero wieść o żołnierzach wyklętych dotarła do Warszawy, a teraz już do całej Polski. To jest zwycięstwo. To ja w tej chwili będę walczyć z sądami o jedno, żeby zdjęli tę cenzurę z relacji żołnierzy zapory. Dlatego, że to jest hańba. Urzędnicy, prawnicy, wszyscy świętują najwyższe władze państwowe Dzień Żołnierzy Wyklętych i nikt nie pamięta, że wyrokami sądów relacje żołnierzy, pani sobie wyobraża, są ocenzurowane. A moja książka niech na wieki wieków, amen, zostanie z ocenzurowaniem, bo ona nie traci, powtarzam, na wartości. Ja zeznania żołnierzy, które składali w sądzie w czasie procesu, to jest więcej niż to, co ja napisałam w książce, bo ja w książce byłam bardzo ostrożna. Także Zaporczyków trzeba, ja przynajmniej, to jest mój temat najważniejszy w moim życiu
mogę powiedzieć, bo poznanie tych ludzi to była wielka przygoda. To naprawdę oni dodają sił. Jeszcze paru żyje. Teraz 27 lutego pan Morwa ma 93 lata, Kołby 91. Wziąłem ich do samochodu, pojechałem do młodzieży w Warszawie, gdzieś to po internecie krąży. Oni byli szczęśliwi, pełna sala. Cześć i chwała bohaterom. Usłyszeli przed śmiercią, a myślę, że Zapora z góry gdzieś tam też to widział. Także powtarzam, Zaporczycy to jest książka, to jest temat, który opatrzność pozwoliła mi to napisać i to jest taki przykład zwycięstwa prawdy nad kłamstwem i myślę, że blisko jesteśmy też zwycięstwa prawdy nad fałszem, jeśli chodzi o sprawę Polaków i Żydów i problemów z historią. A może pani opowiedzieć coś o filmie? Bo chyba też był nagrywany film, tak? Z tymi żołnierzami, Zaporczykami? Miałam epizod filmowy w życiu, bo właśnie napisałam moją książkę i pełniąc obowiązki wtedy dyrektora telewizji lubelskiej Adam Sikorski przysłał do mnie dziennikarza z pytaniem, czy ja zrobię film. To też zawsze też mówię i moim dzieciom i wszystkim młodym ludziom, że jak dostajesz zadanie, to nawet jak to przerasta i to ja pamiętam to do dzisiaj, jak myślałam sobie, ja nie jestem filmowcem, nigdy nie robiłam filmu, ale jednocześnie trzeba tych ludzi utrwalić, trwarzy, bo to jest takie ważne, oni odejdą. Powiedziałam, tak dobrze zrobię ten film. No i zrobiłam pierwszy film, Major Zapora, który kończy się odśpiewaniem przez Zaporczyków, hymnu Zaporczyków. Maszerują cicho, niby cienie. To nawet było trochę śmieszne, bo ja mam dom w Zębożycach, więc zjechali się Zaporczycy, ustalili między sobą, kto ma głos. Najpierw u mnie w dużym pokoju z moją czteroletnią, wówczas najmłodszą córką trenowali 3 godziny, a potem ja tak sobie wymyśliłam, rozpaliliśmy ognisko i tam mieli odśpiewać ten hymn. I przy końcówka hymnu Zaporczyków jest za Katyń, za zamek, za Sybir, za krew, za płaci, za pory piechota. I co zrobili moi panowie partyzanci? A tygrys nieżyjący, a inni nie powiem którzy. W momencie jak za Katyń zaczęli strzelać. Po prostu partyzan zawsze chodzi uzbrojony. To więc do dziś sąsiedzi moi mówią, że jak u paniewy kręcili film, to tak strzelali. No, powiedziałam, jeszcze raz nagraliśmy to wszystko, ale to dziś patrzę na ten film ze wzruszeniem, dlatego że w tej chwili żyje tylko jeszcze pan Morwa. Wszyscy już poumierali, wszyscy odeszli. To był te 20 lat temu, to był, wie pani, taki moment, kiedy jeszcze to byli ludzie w wieku 60 parę, 70 parę lat. Więc i czas na złożenie relacji dobry, i czas na utrwalenie ich losów, ich twarzy, takich jakim byli. Zrobiłam film też potem o Olku z Mielca, wspaniały człowiek ze swoją żoną, sanitariuszką. To oddziały Zapory to były chłopskie oddziały. Olek też był chłopem. Jego żona łączniczka i sanitariuszka Marysia też. Mieli po 80 parę lat, poorane twarze, ale jakie piękne życie. Naprawdę to były postacie niesamowite i wielki dar dla mnie od losu, że mogłam to napisać. To jest właśnie niesamowite. Ja też zawsze mam takie wrażenie, że te ogromne wysiłki, pieniądze, żeby tych ludzi pogrzebać i tajnić i ukryć, oni wychodzą spod ziemi, stoją naprzeciwko swoich katów i teraz oni są zwycięzcami. To jest naprawdę niesamowite i to jest coś, co właśnie młodych porusza bardzo. W tej chwili mamy Dzień Żołnierzy Wyklętych, mamy młodzież, która wnosi koszulki z Zaporą, już niewielu, nielicznych Zaporczyków, którzy żyją. Ja uważamy, że to jest zwycięstwo. Warto było przejść te procesy, te wszystkie rzeczy i stanęło na naszym. I to są wzorce osobowe dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. I to trzeba podejść do tego ewangelicznie. Zwycięstwo prawdy nad fałszem. Ja jako historyk też zawsze mówię, że można zakłamać historię na 5 lat, 10, 50, 100, nawet 300. Ale historia jest taka, że zawsze prawdę ukaże. No i w tym wypadku tak się stało. 50 lat komunizmu i teraz te 25 lat, muszę powiedzieć, pseudowolności. A tu armia podziemna podwraca i powracają prawdziwi bohaterowie. Także to tyle. Żegnając naszego dzisiejszego gościa, przypominamy, że pełen wykaz publikacji pani dr Ewy Kurek wraz z omówieniami
odnajdą Państwo na stronie www.praweksiążki.pl. Z tematyką dzisiejszej audycji korespondują również trzy pozycje Szymona Nowaka. Dziewczyny Wyklęte 2 oraz Bitwy Wyklętych. Przedstawienie losów rzeczywistych postaci w formie zbeletryzowanej opowieści okazało się strzałem w dziesiątkę i zadało kłam twierdzeniu, że książki historyczne są trudne w odbiorze. Czytelnik może posiąść wiedzę historyczną, jednocześnie z zapałem śledząc losy bohaterów i pochłaniając kolejne stronnice. Język opowieści jest przystępny, lekkie pióro autora i jego charakterystyczny styl ułatwiają odbiór tekstu. Książki Dziewczyny Wyklęte 2 oraz Bitwy Wyklętych czyta się z ogromną przyjemnością i zarówno młody, jak i dorosły odbiorca znajdzie w nich coś dla siebie. Każdemu, kto lubi czytać, a zwłaszcza tym, którzy nie lubią, warto polecić te doskonałe książki, opowiadające o bohaterstwie, patriotyzmie i lojalności. Kolejna historyczna propozycja to Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży, Feliksa Konecznego. Historia Polski opowiedziana w formie gawędy okazuje się pasjonującą podróżą w czasie. Ta historia jest wciąż żywa i stanowi źródło do zrozumienia naszej obecnej sytuacji, czego potwierdzeniem są choćby statystyki wyborcze w różnych regionach Polski. Historia to nie tylko pamiętanie dat i nazwisk, ale przede wszystkim rozumienie i pokochanie celów narodu, które sformułowali już i przekazali pierwsi piastowie, co przypomniały nam obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski. Jak szanować to dziedzictwo, dowiedzą się młodzi czytelnicy z książki Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży. Drodzy słuchacze, obchody Chrztu Polski ukazały, jak wielkie znaczenie dla naszego narodu miało włączenie w obręb chrześcijaństwa. A jak jest dzisiaj? Czy wiemy, jaką rolę w Bożych planach ma nasza ojczyzna? To pytanie stawia Sylwia Palka w niezwykle ciekawej książce pod tytułem Co Duch Święty mówi do Kościoła w Polsce? Autorka przeprowadziła wywiady z 8 charyzmatycznymi misjonarzami, którzy w czasie swojej posługi dostępują wizji i objawień, by zapytać ich, jakie jest przesłanie Ducha Świętego na dzisiejsze czasy dla Polski i Polaków. W tych pięknych rozmowach odnajdujemy wiarę, świadectwa nawrócenia, wielką miłość i otwartość na Boże natchnienia. Z kart książki Co Duch Święty mówi do Kościoła w Polsce wyłania się obraz wspólnoty radośnie głoszącej tajemnice wiary w świecie ogarniętym przez zwątpienie i rozpacz. Książka Chodzić w Duchu Świętym jest zbiorem prelekcji głoszonych przez jednego z najbardziej znanych współczesnych charyzmatyków, Carvera Ainsa. Historia jego życia to współczesna opowieść o synu marnotrawnym. Alkoholik, nałogowy hazardzista i gangster po swym nawróceniu w niezwykły sposób doświadcza Bożej miłości. Codziennie widzi i rozmawia z Jezusem. Ma również wizję wydarzeń, które miały miejsce w życiu Jezusa i świętych. Jako człowiek, który wcześniej sięgnął dna, bardzo chce pomóc dzisiejszym zagubionym i żyjącym z dala od Boga grzesznikom. Książkę Chodzić w Duchu Świętym warto podsunąć ludziom młodym, przeżywającym kryzys wiary, by poprzez to świadectwo odkryli ogromną miłość, jaką Bóg ma dla swoich nawet najbardziej marnotrawnych synów. Przed nami Dzień Ojca, święto wszystkich tatusiów. Bycie ojcem, choć to wspaniałe doświadczenie, nie jest jednak łatwe, szczególnie w relacjach ojciec-syn. Dlatego cenne są pozycje, które mogą pomóc mężczyznom w wypełnianiu ich ojcowskiej misji. Pierwsza z nich to warto być rycerzem. Rola ojca w prowadzeniu syna ku męskości Roberta Luisa. Autor pokazuje, jak w dzisiejszej rzeczywistości zbudować dobrą i trwałą więź ojca i syna. Co zrobić, by dorastający chłopiec poczuł się mężczyzną, odpowiedzialnym, szlachetnym i mężnym, by nie zmarnował czasu swojej młodości przed ekranikiem komórki, komputera czy telewizora, w galeriach handlowych albo na głupich grach w internecie. Jak zauważa autor, trudno jest zauważyć moment, kiedy chłopiec zaczyna dryfować, czyli niepostrzeżenie odrywa się od rodziny
i daje ponieść zepsutemu światu. Dzięki książce Warto być rycerzem, rola ojca w prowadzeniu syna ku męskości, dowiemy się, jak ochronić przed zniszczeniem duszę synów i przekazać im wartości trudne, ale cenne i warte wysiłku. W drugiej propozycji, Rodzina domem miłości i życia, ksiądz Marek Dziewiecki pokazuje, jak stworzyć rodzinę będącą dla dzieci bezpieczną przystanią w życiowych zawieruchach i pierwszą szkołą miłości. Posłuchajmy, co autor mówi o wartości rodziny. Warto ciągle mówić i pisać o rodzinie, bo rodzina jest pierwszym powołaniem na tej ziemi. Pan Bóg nam powiedział na początku historii do Adama i Ewy, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, czyli kobiety i mężczyzna, pokochajcie siebie tak bardzo, żebyście chcieli być ze sobą razem na zawsze i żebyście pragnęli mieć ze sobą dzieci. Los poszczególnych osób, los całej ludzkości zależy od tego, co dzieje się między małżeństwem i co dzieje się w małżeństwie i rodzinie, co dzieje się między kobietą a mężczyzną, a zwłaszcza między mężem i żoną, a w konsekwencji między rodzicami a dziećmi. Żyjemy w czasach, które walczą z małżeństwem i rodziną, które sobie kpią z małżeństwa i rodziny, które zostawiają relacje chore, zaburzone, homoseksualne, niepłodne, niewierne, mające tak zwanych partnerów setki, nieraz ponad 1000. I zostawiają ci współcześni ludzie, przewrotni, cyniczni, małżeństwa, miłość małżeńską i rodzicielską z takimi więziami, a więc jest to okpiewanie małżeństwa i rodziny, walka z małżeństwem i rodziną, promowanie fałszywych wzorców i dlatego w moich książkach, także w tej książce Rodzina, domy miłości i życia, staram się opisywać ten Boży plan wobec małżeństwa i rodziny. Małżonkowie to są ci, którzy się kochają najbardziej na tej ziemi. Na tej ziemi nie ma miłości większej niż miłość małżeńska. To jest miłość odzwierciedlająca miłość Boga do ludzi. To jest miłość, w której ta druga osoba staje się dla małżonka, mąż dla żony, żona dla męża, osobą najbardziej kochaną na tej ziemi. To jest ktoś pierwszy po Bogu. Tylko Bóg jest ważniejszy od małżonka, od męża, od żony. Natomiast na tej ziemi ani rodzice, ani potomstwo, które się pojawi, ani przyjaciele, ani rodzeństwo, nikt nie powinien być tak bardzo kochany jak mąż czy żona. Jest to miłość, w której tak odnoszą się do siebie małżonkowie z taką miłością, że jedno przy drugim chce żyć. Kochać to tak postępować wobec kochanej osoby, by jej się przy nas chciało żyć. To taka najprostsza definicja miłości i to traktować tą drugą osobę jak bezcenny skarb. I wtedy, jeśli małżonkowie aż tak bardzo kochają siebie nawzajem, wtedy kochają swoje dzieci, no, to jest oczywiste. Im bardziej mąż i żona kochają siebie wzajemnie, tym bardziej kochają dzieci, którym na skutek tej właśnie wzajemnej miłości przekazali ich życie. I dzieci czują się wtedy najszczęśliwsze, bo mają mamę i tatę, którzy są ze sobą, którzy są na zawsze, którzy codziennie się szanują, wspierają, okazują sobie miłość. I o właśnie takim Bożym planie, wspaniałym, radosnym dla małżonków i rodziców piszę w tej książce Rodzina, domy miłości i życia. Miłość i życie to są niemal synonimy, przynajmniej dla nas ludzi, dla zwierząt nie. Zwierzęta mogą żyć i żyją bez miłości. Ale dla nas ludzi życie bez miłości jest niemożliwe, staje się straszliwym ciężarem, wręcz agonią i dlatego miłość i życie wiążą się. Im bardziej, powtórzmy, rodzice się kochają, tym bardziej pragną mieć dzieci, tym lepiej te dzieci wychowają. A jeżeli brakuje miłości, to żyć się odechciewa. I o tym właśnie jest ta książka Rodzina, domy miłości i życia. To jest książka o tym, jak dorastać do miłości w małżeństwie i rodzicielstwie. Jak kochać bliskich, małżonka, dzieci, by bliskim chciało się żyć, by bliscy dorastali do świętości, by dzieci mogły założyć, jak dorosną, własne szczęśliwe małżeństwa i rodziny. Zapraszam do sięgnięcia po tę książkę. A jakie nowości możemy zaprezentować w naszym kąciku Książka dla zdrowia? Pierwsza z nich to lecznicze rośliny Biblii autorstwa Giuseppe Motta. Autor zadał sobie trud wyszukania i opisania
zdrowotnych właściwości chyba wszystkich roślin przewijających się przez karty Biblii. Tam bowiem, oprócz prawd wiary, odnajdujemy zdrowotne wskazówki potwierdzone obecnie przez badania naukowe. Inteligencja, jaką Bóg obdarzył człowieka, pozwoliła mu coraz lepiej zgłębiać tajemnice przyrody i czerpać zdrowie z roślin. W książce Lecznicze Rośliny Biblii odkryjemy praktyczne porady dotyczące zastosowania specyfików z niemal 100 roślin, ziół, owoców i warzyw. Niedawno ukazała się także nowa pozycja dotycząca zaleceń zdrowotnych świętej Hildegardy, zatytułowana Post zdrowotny świętej Hildegardy z Bingen. Jest to pozycja niezwykle potrzebna w świecie, w którym jedzenie jest tak łatwo dostępne. Jemy za dużo, za tłusto i za słodko. Zapomnieliśmy o dobroczynnym wpływie, jaki na nasze organizmy ma czasowe powstrzymywanie się od spożywania posiłków. A przecież post ma długą tradycję w wielu kulturach. Również święta z Bingen podkreślała jego znaczenie jako uniwersalnego środka leczniczego, który pozwala odzyskać spokój, oczyścić organizm, uwolnić duszę od trosk codzienności i wyciszyć emocje. Książka Post zdrowotny świętej Hildegardy z Bingen zawiera konkretne porady, jak przygotować się do postu, jakie produkty będą niezbędne w czasie poszczenia, a także wskazówki, co robić w momencie kryzysu. Kolejna książka pod tytułem Kuchnia świętej Hildegardy to propozycja terapii przez odżywianie, wykorzystującej substancje lecznicze zawarte w dostępnych na co dzień produktach spożywczych. Oparte na naturalnych składnikach, zalecenia żywieniowe i zdrowotne świętej Hildegardy są najskuteczniejszą metodą zachowania organizmu w dobrej formie. Książka zawiera konkretne przepisy kulinarne, opracowane zgodnie z zaleceniami świętej z Bingen. Ponieważ przepisy nie są zbyt skomplikowane, pozycję Kuchnia świętej Hildegardy można polecić nawet mało doświadczonym gospodyniom. Świętowaliśmy niedawno Dzień Dziecka, a więc nie możemy nie wspomnieć o wartościowych lekturach dla najmłodszych. Książka przyprawiająca małych czytelników o wypieki na twarzy to Topsy i Lupus Zofii Kossak, opowiadająca o zaprzyjaźnionych psach, które zostają uwikłane w niebezpieczną przygodę. Topsy, mały buldog poddany intensywnej tresurze, uczy się porozumiewać z ludźmi. Ta niezwykła umiejętność sprawia, że zostaje porwany do cyrku. Ciężki los uczonego psa, bez skrupułów wyzyskiwanego w cyrku, jest literackim apelem wrażliwej pisarki o właściwy stosunek ludzi do zwierząt. Na szczęście na pomoc uwięzionemu Topsiemu wyruszają przyjaciele, którzy po wielu zabawnych perypetiach uwalniają go z opresji. Wzruszające, ale i pełne humoru historie, trzymająca w napięciu, obfitująca w przygody akcja oraz postacie budzące niewątpliwą sympatię sprawiają, że jest to doskonała propozycja zarówno dla dzieci, jak i młodzieży. Książka Topsy i Lupus to dzieło wartościowe z różnych względów. Nie tylko bowiem zapewnia dobrą zabawę, ale też porusza i wychowuje. Druga książka Zofii Kossak dla dzieci, Kłopoty Kacperka Góleckiego Skrzata, opowiada o przygodach gromady psotnych skrzatów zamieszkujących stary śląski dwór. By go obronić przed złymi chochlikami, tytułowy bohater musi jednak stoczyć walkę o klejnot Maru, symbol domowego szczęścia, który podstępnie wykrada mu diablik Sato. Rozprawa z Sato jest symbolem odwiecznej walki między dobrem a złem i zgodnie z konwencją baśni kończy się zwycięstwem dobra. W idei baśni zostało wyrażone przekonanie, które pisarka tak wytrwale głosiła we wszystkich utworach. Zwyciężyć musi dobro, prawda i sprawiedliwość. Warto dodać, że książka Kłopoty Kacperka Góreckiego Skrzata za swoją piękną szatę graficzną i chrześcijańskie przesłanie otrzymała w ubiegłym roku wyróżnienie Feniksa w kategorii książka dziecięca, przyznane przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. Dziękując za wspólnie spędzony czas, przypomnijmy jeszcze tytuły omawianych książek. Zaporczycy 1943-49, Zaporczycy Relacje, dr Ewy Kurek, Dziewczyny Wyklęte 2 oraz Bitwy Wyklętych, Szymona Nowaka, Dzieje Polskie opowiedziane dla młodzieży, Feliksa Konecznego,
co Duch Święty mówi do Kościoła w Polsce, syn Wipalki, chodzić w Duchu Świętym, Carvera Ainsa, warto być rycerzem, rola ojca w prowadzeniu syna ku męskości, Roberta Luisa, rodzina domem miłości i życia, księdza Marka Dziewieckiego, leczniczo rośliny Biblii, Giuseppe Motta, post zdrowotny świętej Hildegardy z Bingen oraz kuchnia świętej Hildegardy i na koniec kłopoty Kacperka Góleckiego z Krzata oraz Topsy i Lupus Zofii Kossak. Jeśli nie zdążyli Państwo zanotować tytułów książek albo nazwisk autorów, zapraszamy na naszą stronę internetową www.praweksiążki.pl. Powtarzam, www.praweksiążki.pl, gdzie znajdą Państwo wszelkie potrzebne informacje. Drodzy słuchacze, już wkrótce rodzina Radia Maryja po raz kolejny spotka się u stóp Jasnogórskiej Pani. Mieszkańcom Lublina i okolic służymy pomocą w dotarciu do informacji o zapisach i miejscach organizowania wyjazdów. Podajemy telefony kontaktowe 81 534 99 66 lub 81 743 75 15. Powtarzam, 81 534 99 66 lub 81 743 75 15 lub na miejscu w naszej księgarni w Lublinie przy ulicy 3 Maja 22. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem. Drodzy Państwo, była to audycja Czytać, aby być mądrym, a za jej przygotowanie dziękujemy dziś Instytutowi Edukacji Narodowej z Lublina. Uroczyste zakończenie czwartego roku telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego będzie miało miejsce w piątek i sobotę 24 i 25 czerwca w kampusie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W piątek 24 czerwca o 19.30 odprawiona zostanie lekcja divina w nowo konsekrowanym sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Zaś w sobotę 25 czerwca w ramach rozmów niedokończonych w telewizji Trwam i Radio Maryja podsumujemy czwarty rok naszych studiów. Proponowany temat Bóg w życiu człowieka. W debacie tej wezmą udział wykładowcy Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego i studenci, którzy przyjadą do Torunia. Podstawą do dyskusji będą całoroczne wykłady naszego uniwersytetu. Osobom, które otrzymają zaliczenie, zostaną wręczone dyplomy ukończenia kolejnego roku studiów oraz specjalne przesłanie wielkiego kanclerza, przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Kultury, jego eminencji księdza kardynała Gianfranco Ravasiego. Udział w zakończeniu czwartego roku studiów w Telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym należy zgłaszać w recepcji akademików Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Potwierdźmy w ten sposób nasz udział w apostolacie biblijnym jako jednej z form nowej ewangelizacji, której patronuje święty Jan Paweł II. Jest godzina 11. W programie Radia Maryja czas już na wiadomości. W Warszawie powinno się właśnie rozpoczynać posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, która zajmie się dziś strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Projekt zaproponowany przez wicepremiera, ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego ma zapewnić Polsce w ciągu najbliższych 25 lat bardziej solidarny i zrównoważony rozwój gospodarczy. Solidarność jest na razie ostrożna w ocenie projektu. Rzecznik Związku Marek Lewandowski zaznacza jednak, że kierunek proponowanych zmian jest zbieżny ze stanowiskiem związku. Nasza generalna opinia jest taka, że to jest chyba pierwszy w Polsce plan, który przede wszystkim zwraca uwagę, że musimy inwestować w nowoczesne technologie i odchodzić od tych przewag konkurencyjnych, które mamy, wynikających z niskich kosztów pracy. To jest dla nas pracowników, z punktu widzenia pracowników, to jest rzecz absolutnie kluczowa, a więc nie nic
niskie pensje, nie niskie kwalifikacje, nie nisko przerobiony wyrób, a właśnie przemysł, nowoczesne technologie, nowoczesne formy zarządzania. I zdaje się, że w tym kierunku plan Morawieckiego idzie. W Radzie Dialogu Społecznego zasiadają przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz rządu. Swych przedstawicieli ma w niej również prezydent oraz prezesi NBP i GUS. Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego obowiązuje od 11 września ubiegłego roku. Zastąpiła ustawę o Komisji Trójstronnej i jest efektem zainicjowanych przez związki zawodowe wspólnych prac ze stroną pracodawców, a później z rządem. Polscy biskupi ponawiają zaproszenie do udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Specjalny komunikat w tej sprawie został podpisany przez biskupów podczas ostatniego zebrania plenarnego w Warszawie. Ksiądz biskup Damian Muskus, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, podkreśla, że lipcowe spotkanie będzie wyjątkową okazją, by dać świadectwo swojej wiary. Bardzo nam zależy, żeby w Krakowie pojawiło się bardzo wiele młodych osób, bardzo wielu Polaków. To będzie wyjątkowa okazja, by po pierwsze dać świadectwo swojej wiary, miłości do Kościoła, do papieża Franciszka, a po drugie, żeby pokazać także młodym całego świata, że polska młodzież jest Jezusowa, że im bardzo na przyjaźni z Jezusem zależy. To będzie naprawdę wyjątkowa okazja i może jedyna, ostatnia w naszym życiu. Serdecznie zapraszam do Krakowa. Polscy księża biskupi zachęcają, aby młodzi ludzie nie bali się przyjąć tego zaproszenia i aby wzięli udział w spotkaniu, które jest czasem wspólnego wyznania wiary i miłości do Jezusa. Światowe Dni Młodzieży 2016 pod hasłem Błogosławieni Miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią, odbędą się w Krakowie i w Wieliczce w dniach od 26 lipca 2016 roku. Polska po raz drugi będzie gospodarzem takiego spotkania. Poprzednio gościła młodych w sierpniu 1991 roku w Częstochowie. Wstęp na wszystkie wydarzenia Światowych Dni Młodzieży jest otwarty. Niemiecka prasa krytykuje ministra spraw zagranicznych tego kraju za wypowiedź o NATO. Frank-Walter Steinmeier ostrzegł w niedzielnym wydaniu Bilde przed ograniczeniem się w polityce wobec Rosji do odstraszania i wymachiwania szabelką. Skrytykował manewry na wschodniej flance NATO. Te słowa spotkały się dziś ze zdecydowaną ripostą komentatorów niemieckich gazet. Zarzucają oni politykowi SPD odwracanie kota ogonem. Politolog profesor Andrzej Gill ocenia, że słowa szefa niemieckiego MSZ-u wynikają z zazdrości o sukcesy naszego kraju. Te ćwiczenia okazały się przepełnym sukcesem, także sukcesem politycznym. Także wizyta pana prezydenta Dudy i Joachima Gauka okazały się być sukcesem. Okazuje się, że Polska i Niemcy może być, relacje mogą być normalne. To się nie wszystkim podoba. My powinniśmy być źli, my powinniśmy stwarzać problemy. W momencie, kiedy ich nie stwarzamy, w momencie, kiedy rzeczywiście stajemy się normalni, a więcej, coś nam wychodzi, to jest źle. Dla niektórych przynajmniej polityków niemieckich. To jest taka zazdrość. Ekspert dodaje, że Frank-Walter Steinmeier prezentuje skrajną zachodnioeuropejską naiwność w kontaktach z Rosją. Irańskie władze udaremniły kilka zamachów bombowych w Teheranie i w innych miastach w kraju, podał irański resort do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego i służb specjalnych. Terroryści zostali jednak aresztowani. Skonfiskowano kilka bomb i dużą ilość ładunków wybuchowych. Podkreślono, że chodzi o największy spisek terrorystyczny bojowników sunnickich w szyickim Iranie. Jak podała irańska telewizja państwowa, podejrzani są obecnie przesłuchiwani. Nie sprecyzowano, ile osób aresztowano, ani nie podano ich tożsamości. Iran pomaga zarówno syryjskim, jak i irackim władzom w zwalczaniu ISIS. Władze w Teheranie wielokrotnie ostrzegały przed atakami dżihadystów z samozwańczego państwa islamskiego. W maju minister bezpieczeństwa wewnętrznego i służb specjalnych poinformował, że 20 ugrupowań terrorystycznych, które planowały zdetonować bomby w kraju, zostało zlikwidowanych.
Dziś na północnym zachodzie Polski zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże, ale bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże i całkowite, z większymi przejaśnieniami na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Opady deszczu, we wschodniej połowie kraju burze, miejscami z gradem. Temperatura maksymalna w zachodniej połowie kraju od 19 do 23 stopni, jedynie nad samym morzem około 18 stopni. We wschodniej połowie od 24-26 stopni, na Warmii i Mazurach do 30-32 stopni, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wiatr dziś słaby i umiarkowany, w czasie burz porywy wiatru do 100 km na godzinę. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i zacznie rosnąć. To były wiadomości w Radiu Maryja. Czekamy na Państwa w południe. W dzisiejszych rozmowach niedokończonych podejmiemy temat Senat na rzecz Polonii i Polaków za granicą. Gościem programu będzie senator Małgorzata Kopiczko z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za granicą. Początek rozmów w telewizji trwa o godzinie 18.15, kontynuacja w Radiu Maryja o 21.30. Serdecznie zapraszamy. Wybrane problemy, temat, artykuły z codziennej prasy polskiej. Drogie biura, nowy prezes zapowiada liczne wnioski do prokuratury. Nasz dziennik przedstawia milionowe straty Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Niebezpieczne alergie. W naszym dzienniku rozmowa z krajowym konsultantem w dziedzinie alergologii. Jak postępować w razie wstrząsu uczuleniowego? Naśladując Szumana, w Warszawie powstaje Instytut Myśli Szumana. Europę może uratować tylko zjednoczenie wokół wartości wskazanych przez sługę Bożego Roberta Szumana. Orlik wraca do Ryk. Wspaniała rekonstrukcja wjazdu oddziału majora Bernaciaka do Ryk i akcji oddzielania więźniów. W naszym dzienniku zdjęcia i prawdziwa historia. Rady Błogosławionej. Maria Czelestek-Rostaroza założyła Zgromadzenie Sióstr Redemptorystek. Współpracowała ze świętym Alfonsem Marią Liguorim. Nowa błogosławiona zostawiła nam bogate dziedzictwo rad duchowych. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Kochane rodziny Radia Maryja, dziękujemy Wam wszystkim, ewangelicznym siewcom, współpracownikom w dziele ewangelizacji Polski i świata. Cieszymy się bardzo już wielkim dobrem uczynionym dzięki Bożemu błogosławieństwu i współpracy wielu w kształtowaniu ludzi wiary mocnych duchem. Ale widzimy też, jak wiele jest jeszcze do zrobienia w Polsce, w naszej ojczyźnie, w naszym narodzie i świecie. Przed nami 18. pielgrzymka do Częstochowy amerykańskiej dla Polonii za Wielką Wodą w pierwszą niedzielę lipca i 25. do naszej Pani Matki i Królowej na Jasną Górę. Wszyscy, ale to naprawdę wszyscy, organizujmy się na modlitewny szturm na Jasnej Górze. Organizujmy się w każdym mieście i wiosce. Niech nie będzie u nas lenistwa duchowego. Wszyscy wybieramy się do Częstochowy. Tej modlitwy potrzebuje bardzo nasza ojczyzna, aby dobre przemiany w niej nastąpiły. Potrzebuje cały naród, abyśmy stali się wreszcie mocarzami ducha. Nie odkładajmy organizacji naszej pielgrzymki na później. Już najwyższy czas, by przyspieszyć działania. Czasu już jest bardzo, bardzo mało. Prosimy, informujcie nas, gdzie jest organizowany wyjazd na niedzielę 10 lipca do Częstochowy, a my zaczynamy już w sobotę naszą pielgrzymkę o godzinie 18. Prosimy, informujcie w naszych środowiskach, przez duszpasterzy. Dziękujemy Wam, kochani kapłani. Ale także informujmy na inne sposoby. Jak?
spróbuj pomyśleć, jak. Potrzeba, każda potrzeba jest matką wynalazków. Może informować się także przez internet, przez plakaty, przez SMS-y do znajomych, przyjaciół. Jedno, spieszmy się już w tej chwili, bardzo spieszmy się, niech nikt nie powie na przyszły rok. My nie wiemy, co będzie na przyszły rok. Teraz jest czas łaski i teraz potrzeba potężnej modlitwy, abyśmy byli mocni duchem, mocarzami ducha, aby nasza ojczyzna pięknie się rozwijała. I zapraszam Państwa do telefonowania z informacjami o naszej pielgrzymce. Prosiłbym w miarę możliwości o telefony tylko o naszej pielgrzymce, żebyśmy na to zwrócili uwagę. 655 23 55, numer dla słuchaczy z Polski Północnej, 56 południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 200 i zagranica 48 56 655 23 33 oraz 66. Proszę, Radio Maryja. Halo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Do ogłoszenia. Bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Dzwoni Janina z parafii świętego Wawrzyńca Kryniczno. Proszę o uwagę takie miejscowości jak Miękinia, Kryniczno, Środa Śląska, Mrozów, Malczyce i okoliczne miejscowości. Koło rodziny Radio Maryja pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Miękini organizuje drugi autokar. Wyjazd będzie obydwóch autokarów ze Środy Śląskiej o godzinie 4.30. I zapisy u pani Marii w Miękini 695 790 722 i Janina Kryniczno 603 870 268. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. A proszę powiedzieć, czy zgłoszenie było przysłane? Tak. Tak, jest. Tu widzę. Jako Miękinia, tak? To było przysłane. Jako Miękinia. Tak, jako Miękinia. Dobrze. Jeśli można, to bardzo prosimy jeszcze po, tak, będziemy o powtórzenie. Się starać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, Boże. Pani Janino, szczęść Boże. Proszę, Radio Maryja. Halo. Proszę bardzo. Halo, Grudziądz. Kłaniam się. O, to właśnie siostra mówiła, że chyba rozmawialiście, prawda? Ojcze, ja mam w domu pielgrzyma noclegi. Do końca ja mam jeszcze 13, brakuje mi miejsc. Ojcze, ja bym chciała, żeby to ogłosić może jeszcze. Jest pani na antenie, to od razu. Tak? Tak, bardzo proszę, jest pani na antenie. Mówić? Oczywiście. Więc biuro Radia Maryja przy kościele Fara i Maksymiliana Kolbe. Wyjazd 9 lipca, godzina 9. Telefony zgłaszamy, wyjeżdżamy o godzinie 9, więc telefony podaję. Ludwika 720 15 94 96 i ojcze, drugi telefon. Tak. Władysława 720 01 78 14. Wyjazd jest przy kościele w Tarpnie o godzinie 9. Dobrze, zatem mieszkańców Grudziądza zapraszamy. Mieszkańców Grudziądza, bo zbieramy z wszystkich parafii, ojcze. Mhm, dobrze. No to Grudziądz, ile ma mieszkańców? No właśnie, aż przykro, że jeden autokar, no naprawdę przykro, ojcze. Także Grudziądz. Także proszę jeszcze, bo ja zgłaszałam już chyba miesiąc, no znaczy, prawda? Jest chyba zapisane. Jest zgłoszenie, tak, oczywiście zanotowałem tak, jeszcze ojcze, tutaj. Bardzo proszę, jakby można było powtórzyć. Będę się starać też, dziękuję dobrze? Ślicznie. Dziękuję bardzo. Dzięki piękne, ojcze, do zobaczenia. Do zobaczenia, szczęść Boże. Proszę Państwa, właśnie, jedna antena to jest Radio Maryja, ale druga antena to są też Państwa rozmowy, Państwa informacje w parafiach, porozmawiajcie też z księżmi w związku z tymi wyjazdami, żeby informacja może w ogłoszeniach parafialnych się ukazała, w gablocie parafialnej. Warto pomyśleć, jak to, co mówił też ojciec dyrektor, jakiś SMS do znajomych, porozmawiać, podzwonić, bo to jest taka
no nie chcę powiedzieć poczta pantoflowa, ale to są takie, powiedziałbym, kanały, które są bardzo drożne i bardzo skuteczne. Dlatego my tu staramy się oczywiście w miarę możliwości te informacje wyczytywać. Tych miejscowości Bogu dziękować jest trochę, ale liczymy na dalej, więc je czytamy. Państwo także telefonują, mówią na antenie, ale to jest jakby tylko jedna strona medalu. Druga to jest ta praca taka w ramach własnego środowiska i wspólne informowanie. Czy ci, co już się zapisali, niech pozyskują następnych. Nie tylko organizator, ten, który organizuje wyjazd, pielgrzymkę, ale także ci, którzy jadą. Już staną się apostołami tej pielgrzymki, bo pielgrzymka to nie jest taka sprawa konsumpcyjna, ale wszyscy za nią ponosimy taką odpowiedzialność, że zachęcamy innych do tego, żeby w tę pielgrzymkę włączyli się, żeby po prostu wraz z nami pielgrzymowali, bo jest to dobre dzieło. Zatem zapraszam Państwa serdecznie. Ja w studio widzę także gości, ale widzę bardzo kiepsko, ponieważ nie jest włączone światło. Gdyby można było pstryknąć przycisk, to będę Was widział lepiej, bo tak to tylko pewne kontury, że ktoś jest. O, bardzo dziękuję. I to jest młodzież. Zatem witam bardzo gorąco w naszym studiu. Dobra, nie ma młodzieży, nie ma dziadku, głupio, chytre, najmądrzejsze się rodzi, to wszystko jako potworki jednolite, potworki jednolite. Nie dzielić się, bo to tylko o to wam chodziło.